Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Kiedy ma być czytana Ewangelia, to ksiądz specjalnie się nachyla i mówi: oczy serce moje i usta moje, abym godnie głosił tę Ewangelię. Mamy w Piśmie Świętym, jak Pan Bóg powołał Izajasza, Jeremiasza na proroka, czyli powinna takiego misjonarza, i powiedział: pójdziesz, gdzie cię pośle. Nie pójdę. Czemu nie? Ja nie mogę moimi ustami mówić świętych rzeczy Bożych. Ja że kłamał, głupio gadał. Panu Bogu to się podobało. Spojrzę na anioła. Anioł pojętliwie od razu się kapnął, o co chodzi. Wziął żelazo do ognia. A jeszcze czerwone, jeszcze nie białe. A teraz już białe. Poszedł i mu położył os. Myślał, że ma spalone. Ale to był ogień tak, jak jest w czyśćcu. Potem obliznął się. Poślij mnie, mogę iść. Bo to dotknęło moich ust. Jak my chcemy słuchać Słowa Bożego, to mówię: czyste usta. Najpierw żegnamy się, jak chodzi do kościoła, ludzie żegnają się wodą święconą. Gdzie indziej całują krzyż, przepraszają. Ksiądz tak też mówi i potem dopiero, bo wkładę moje słowa w twoje usta. A wszyscy ludzie robią krzyż, abym Ewangelię zrozumiał, tu krzyż, pojął, abym umiał coś opowiedzieć, ale najpierw ukochał w sercu. Jak ukocham, to i zrozumiem. A jak ukocham i zrozumiem, to zacznę o Bogu mówić. I ten moment tak chciałem podkreślić. I tak, rekolekcje, to jak mówimy, to są święte lekcje. I tak to jakoś jest, że dzisiaj jak nauczyciel jakiś czas nie uczy, to traci kwalifikacje. Lekarz traci kwalifikacje. Żeby nie stracić kwalifikacji takich bożych, wiele ludzi straciło kwalifikacje religijne. Już są tylko ceremonie, bo już wyszedł z prawy. I rekolekcje nas zawsze wprowadzają na nowo. Po jakimś kursie na nowo może objąć. Takie to kursy, wszędzie te kursy są. A jak nie ma kursów religijnych czy rekolekcji, to jest przestarzały, traci kwalifikacje. I tak, wszystkie rekolekcje wiele się usłuchali. O, są takie o rekolekcje, o uzdrowienie drzewa genealogicznego, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. W sumie wszystkie rekolekcje prowadzą, aby człowiek bardziej kochał Pana Boga. Jeżeli te rekolekcje na krzyżu przyjechali, po tych rekolekcjach nie będziesz kochał bardziej Pana Boga, to możesz pieniądze wziąć z powrotem, przyjść za wpłatę. Bo ci nie dano tego, po coś przyszedł. Muszę bardziej kochać Boga. Jeden ze sposobów, uwielbianie Pana Boga. To wstajemy.